że w całym tym trudnym makrootoczeniu gospodarczym jesteśmy równocześnie w dość istotnym, przełomowym punkcie dla gospodarki polskiej, który należałoby wykorzystać. Na czym ten przełom polega? Przez minionych ponad 20 lat my byliśmy w gruncie rzeczy importerami kapitału, technologii, struktur organizacyjnych. To przychodziło do nas ze świata i oczywiście na jakimś etapie to było potrzebne. Ale mnie się wydaje coraz bardziej, że teraz jest taki moment, żeby to polskie firmy ruszyły do przodu z własnymi pomysłami, z własnymi nowymi technologiami. Dlaczego? Dlatego, że to jest we współczesnym świecie jedyny klucz do prawdziwej konkurencyjności. I teraz, oczywiście ja wiem, że ja stawiam Państwu ogromne wyzwanie, ale tak jak mówię, to jest to, co mnie nurtuje w tej chwili, że to jest taki moment, że audytor pracując z przedsiębiorcą czy z przedsiębiorstwem, powinien być w stanie udzielić pewnej pomocy w dokonywaniu wyborów strategicznych. Masz to i to, wyglądasz tak i tak, na ile na dalsze kroki mógłbyś sobie pozwolić? Nie narzucać tego, ale skłonić przedsiębiorcę, panie się tam ze mnie śmieją, być może mówię jakieś herezje, ale powtarzam, dzielę się moimi odczuciami. Przejść do takiego momentu, żeby stać się partnerem, który będzie pozwalał przedsiębiorcy dokonywać strategicznych rozstrzygnięć, a równocześnie starać się o to, żeby te strategiczne rozstrzygnięcia miały realne podstawy.